nowy szermierczy sezon ruszył pełną parą. Tym razem na planszach zaprezentowali się florytowi juniorzy. Pierwszy Puchar Polski U20 w tej broni rozegrano w Bydgoszczy. Partnerem turnieju była Krajowa Grupa Spożywcza, właściciel marki Polski Cukier. Bydgoskie zawody odbyły się w sobotę, a skład podium w turnieju florecistek niewiele różnił się od najlepszej czwórki pierwszego Pucharu Polski U17 rozegranego w ubiegłym tygodniu. Znów najlepsza była Hanna Wojtas, UKS Gdańska Szkoła Szermierki. Nazywam się Hania Wojtas, jestem reprezentantką Gdańskiej Szkoły Szermierki w Gdańsku. Mam 16 lat i właśnie udało mi się wygrać pierwszy Puchar Polski juniorów do lat 20. Kurczę... Grupy były super, bardzo mi się podobały, byłam super nastawiona na grupy, miałam świeżą głowę, tak jak wszystko powinno być. Pucharówki ciężko było, dzisiaj kondycyjnie ciężko, ale przebrnęłam przez to. Najtrudniejszą walkę miałam prawdopodobnie z Martą Jakubowską w półfinale, która skończyła się 15-13 i była to bardzo fizyczna i psychiczna walka. No i w finale byłam też wykończona, ale jakoś się udało i jestem przeszczęśliwa z tego powodu. Pozdrawiam mojego starego trenera Filipa Pucharskiego, pozdrawiam moich dwóch nowych trenerów Łukasza Szymańskiego i Konrada Petrusiaka. Tak samo bardzo dziękuję całej mojej szkole VLO w Gdańsku, dziękuję moim rodzicom, bo to jest ogromne wsparcie, tak samo mojemu klubowi, bo bez nich bym nie dała rady. Dziękuję. Tym razem gdańszczanka pokonała w finałowym pojedynku trzecią przed tygodniem Michalinę Bartol, Warta Muszkieterowie Poznań 15-10. Na najniższym stopniu podium zawodów znalazła się kolejna kadetka Natasza Kuś, D'Artagnan Ursynów, a ostatnie miejsce w finałowej czwórce przypadło Marcie Jakubowskiej, KS AZS AWFIS Gdańsk. W rywalizacji panów główne trofeum florecistów także pojechało do Gdańska. Zdobył je Jakub Kotek z Fundacji Gdańska Szkoła Floretu. Blisko zwycięstwa był zawodnik miejscowego UKS MDK 5 Bydgoszcz Kamil Kotek. Musiał jednak zadowolić się drugim miejscem po jednopunktowej przegranej 14-15. Wakacje ciężko przepracowane. Cały sierpień była ciężka praca. Najpierw na obozie kadry w Polańcy-Zdrój, następnie bez przerwy praktycznie od razu do Londynu poleciałem. No i na zakończenie wakacji obóz przygotowawczy do sezonu w Gdańsku. 7 poty wylane, co bardzo dobrze zaobrazowało. W końcu osiągnąłem to, co chciałem. W końcu to jest mój pierwszy wygrane zawody. Turniej był ciężki. Najcięższą walkę miałem z Jankiem Nowakiem o finał, gdzie w kryzysowym momencie nie wiedziałem, co zrobić i po prostu stwierdziłem, żeby polecieć i trafić na żywioł. I tak, to jestem bardzo zadowolony z wyniku. Chciałbym podziękować trenerowi panu Pawłowi Papużyńskiemu, panu Stanisławowi Szymańskiemu, panu Michałowi Andryszczykowi oraz oczywiście panu Darkowi Zielińskiemu za przygotowanie i pomoc w osiągnięciu tego celu. Miejsca na podium wywalczyli jeszcze Jan Nowak, AZS AWF Poznań i Melchior Krawczyński z klubu Wrocławianie. Pozdrawiamy z Bydgoszczy.